To jest coś, co jest bardzo popularne w środowiskach młodzieżowych, zwłaszcza no, głównie lewicowych, ale jest to taki trend w ogóle światowy związany z tym, z tymi przypadkami przemocy, które miały miejsce w różnych tam świecie filmowym i tak dalej. I to się rozeszło po świecie w ten sposób, że osoba, która doznała tej przemocy, ma prawo wypowiedzieć to na głos, opisać i jakby postawić tą osobę, ponieważ nie ma jakby takich procedur sądowych, które są w stanie sprostać tak w bardzo uczciwy sposób, bo zawsze jest to słowo przeciwko słowu, zawsze ta osoba, która doznała przemocy, jest poszkodowana, jest też niżej ustawiona w społeczeństwie gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby się móc obronić, ta osoba ma prawo właśnie opisać tą sytuację i wskazać tego przemocowca. No i to jakby oczyszcza wiele rzeczy. Jest to pewien mechanizm, który coś tam daje, bo rzeczywiście wiele aktorek, jakichś tam osób czy w środowiskach pracy wypowiedziało takie rzeczy i to pozwala jakoś spojrzeć w nowy sposób na to, jak dbać o relacje w różnych sytuacjach pracowych, prywatnych i tak dalej. Niemniej ma jednak właśnie takie efekty, że można po prostu traktować to jako formę odwetu. Ktoś, ktokolwiek, komukolwiek może zrobić coś takiego, po prostu przyjdzie pierwszy i powie, że to czy tamto, to co często krążyło po świecie jako plotki, co się znało, że w środowiskach takie rzeczy się gdzieś pojawiają. Teraz się pojawia w formie takiej pisemnej, takiego obwieszczenia, że to osoba, to i tamto. I ta druga osoba nie ma już możliwości żadnej reakcji. Bo jest tak skonstruowany cały ten mechanizm, że on jest wtedy przemocowcem, koniec, kropka. Jakby nie ma tutaj możliwości obrony się. Nie możesz pójść do sądu, nie możesz jakby specjalnie na to odpowiedzieć, bo cokolwiek nie odpowiesz, jesteś zaszczuwany dalej. Ponieważ to się głównie u nas dzieje w środowiskach młodzieżowych, to jest ogromne niebezpieczeństwo. Przecież tam jeden taki 16-latek może drugiego 16-latka, 17-latka doprowadzić po prostu do tragedii, złym słowem. Więc ja jako osoba dorosła, ale jednocześnie feministka. Ja rozumiem kwestie przemocowe, takie hardkorowe. Natomiast to może być tak łatwo wykorzystywane przeciwko naszym dzieciom, że się na to nie zgadzam. Dlatego ja uznałam, że nie chcę uczestniczyć w tym.